Ale nostalgia mnie bierze. Okej, oh ale mnie nostalgia wzięła teraz. Dobra, cześć z tej strony Kebab i dawno się chyba nie słyszeliśmy, nie? Zobaczcie, no, jak to się grało w ogóle. Dobra, dawno się nie, dawno się nie słyszeliśmy, więc witam was ponownie po tej e, niestandardowej przerwie. Dla mnie to jest standard, ok? Dla mnie nie oszukujemy się, dla mnie to jest standard z takimi przerwami. Natomiast tam filmy były, nie były, były, nie były. No i w końcu ten film już jest um, To na wstępie już warto oznaczyć, że spokojnie Już takich standardowych, niestandardowych przerw nie będzie Mam nagranych kilka materiałów już uh, Mogę normalnie publikować codziennie, więc jeżeli tęskniliście Wiem, że nie tęskniliście, natomiast pewnie z 3 osoby tam co najmniej Codziennie wypatrywały, czy może, może coś tam wrzuci, może Może wrzuci jak coś pierdoli grając w jakąś grę dla downów, uh, No to te osoby oczywiście w końcu się doczekają e, tego, czy to doczekały, przepraszam, doczekały no i pomyślałem, że dobra, już trzeba trzeba powoli wrzucać te gry na Kebab Games, no bo ten kanał w sumie po to powstał, żeby wrzucał na niego filmy e, a nie żeby stał nieruchomy, no i właśnie propos kanałów ten film potraktujemy też w sumie jako taki wstęp do tego co ma się dziać, ja wiem, że takich wstępów też, wstępów też było sporo no ale w końcu faktycznie trzeba się już wziąć za, za robotę Eee, zaraz wytłumaczę o co chodzi dokładnie, bo pewnie możemy się trochę nie rozumieć. Hej, lubicie nowe kanały? <laughs> Swoją drogą przepraszam, że nie ma kamerki. Eee, sorry, że nie ma kamerki, ale sytuacja wygląda tak, że nie mam ochoty. Czekać trochę się mangierkę. Aktualnie kompletnie nie mam ochoty na kamerkę. Nie mam po prostu ochoty też. Jest mocne światło za mną, bo jak wiecie, miałem jakieś. przemobrywanie eee, w pokoju. Czy co? Mają dostęp do mojego Discorda, to wiedzą, tak. Możecie wbić link w opisie, pogadać ze mną, to nie jest problem. Często siedzę e, na takim kanale salon i tam można ze mną porozmawiać, można mnie zobaczyć, można powiedzieć mi, jak bardzo się, jak bardzo się mnie nienawidzi. Po czym dostać bana były już takie sytuacje. E, no więc, jeżeli nie wiecie, to mam przemoblowanie, jest za mną okno, przez co jest całkiem widno. Jeżeli chciałbym nagrywać z kamerką, to tylko wieczorami, a wieczorem mnie nie będzie w domu, a ja już chcę coś nagrać, więc. no, mniejsza, już po prostu przestam mi pieprzyć. O co chodzi z robotą? Mówiłem o tym, że trzeba się wziąć do roboty. No, trzeba najpierw tam dobić mety Ale, słuchajcie, proponuję nowego kanału. Ja chyba trochę przesadziłem z tymi kanałami. Trochę, to trochę, z, trochę zbyt, trochę zbyt, zbyt trochę to powiedziałem. Słuchajcie, ja już to zauważyłem. Przesada z tymi kanałami. Jak zaczynałem te nowe kanały, to było to całkiem spokojnie. Uwiedziłem nowe pomysły. Nie będę tymi pomysłami zaśmiecał swoich głównych kanałów, przez co mogę stworzyć po prostu takie dodatkowe kanały do sam dla siebie. I dlatego powstała beka z życia, która była całkiem spoko Była wypałem. Zarobiłem całkiem, całkiem z tej wieki, wieki z życia oraz stworzyłem jakiś standard, powiedzmy sobie. Przybiła się do mainstreamu, tak, BKZ życie. Eee, było też chociażby Zero w głowie. mój chyba ulubiony projekt, który, no, zakończył się. Zakończył się w sposób, który nie spodziewałeś się, że się zakończy. No, tam doszło do po prostu, wiecie, no, ci co się interesowali, to wiedzą, doszło do niefajnej sytuacji z niektórymi członkami eee, tego kanału, przez co musiałem go zakończyć. Musiałem nawet. Zablokować te filmy na głównym kanale, na szczęście zrobiłem to w taki sposób 300 IQ, żeby. Żeby ktoś to, jakby to powiedzieć. E, opublikował ponownie, nie? Są teraz reuploady na YouTube. Nie posiadam tego kanału. Na szczęście ktoś zrobił reuploady. Bardzo Ci dziękuję, człowieku. Zrobiłeś w sumie to, co chciałem. Nie bez, wiesz, nie, nie bez powodu dałem te filmy na nie publiczne One były to do dostępne, tylko trzeba było mieć link, więc spodziewałem się, że ktoś to zrobi. Wow. Co się udało? No i zobacz, to jest kanał, którego właśnie. Ja mam duży sentyment do kanału. On nie wyszedł. Chciałem go kontynuować, natomiast nie wyszedł. Eee, ostatnio powstał Bobek. Z Bobokiem jest taka sprawa, że kurczę lubię ten kanał. Tylko czas. Czasowo. Jak ja nie, jak ja nie mam czasu na kebaba. Na kebab gej, na jest życia. Co dopiero jeszcze na bobkach, które w sumie jest, jest dla mnie Jest czysto. Eee, był czysto bardziej rozrywkowy sam dla mnie niż do kogokolwiek innego. Uh, więc, niestety, Bobek aktualnie jest zaliczany, jak gadałem z moimi znajomymi, Bobek jest za, zaliczany jako niewypał, po prostu. Czy go będę kontynuować? Nie mówię, że nie, ale na pewno nie tak, czekaj, jak to zabrzmiało, po prostu na pewno nie teraz, nie w najbliższym czasie, uh, albo w ogóle nawet, może być tak, że w ogóle nie będę go kontynuować, nie będę wam robił nadziei, po prostu nie mam na niego kompletnie czasu. Może w przyszłości, jak się dogadam z moim kolegą, bo gadałem z moim kolegą na temat właśnie Bobka I powiedział... Mogę tam iść I powiedział, że może mi z tym pomóc Tylko jakoś... Nie idziemy w tą stronę na razie Może jak się z nim lepiej dogadam wtedy Natomiast na razie nie Na razie wolę się skupić na tym, co mam A co mam? No to posiadam chociażby to, co teraz oglądacie, czyli Kebab Games no to Wrzucane codziennie materiały Może się zdarzyć to przerwa jednodniowa, ok? Może się zdarzyć przerwa jednodniowa eee, To jest niewykluczone I mam nadzieję, że się nie obrazicie o, o taką przerwę jednodniową To jest całkiem zrozumiałe Jak się prowadzi content daily eee, Będą wrzucane gierki Nie tylko takie gierki jak teraz Czyli Fall Guys, Minecraft Natomiast e, będą też gierki typu Horror Bo bardzo mi się spodobały te horrory Jak graliśmy razem we FNaFa czy pamiętacie, jak, jak robiłem tę serię z fnaf codziennie? Tu było coś, szczerze, ja się cieszyłem, jak to wygrałem. Trochę się irytowałem, natomiast y, miałem taki cel w głowie z tym Keybab Gamesem. Wyświetlenia też były całkiem spoko. Mi się to wszystko podobało. Eee, i, I mówię, dobra, to jest to, co chyba chciałbym kontynuować. Nie, zajebiście mi wychodzi granie i mówienie swoją drogą. Zajebista sprawa. Nie chciałbym to kontynuować. Więc takie Keybab Gamesie mogę ci spodziewać gier. I wracam do. Grane i gadane. Kurde, to jest seria, którą sam wymyśliłem. I tak się świetnie bawiłem przy Grane i gadane. Też swoją drogą, jakie ona przeszła renowację, może cię nie kojarzy. Natomiast na początku gadałem z jednym przyjacielem, to były takie 20 to filmy, gdzie gadaliśmy jeszcze ten stary mikrofon, ten mój stary akcent. E, oraz ogólnie, wiecie, jeszcze Hive MC wtedy był. E, no to w tamtym momencie zacząłem grane i gadane, gadaliśmy o totalnych pierdołach. A potem to się zaczęło prze, przeobrażać w taką godzinną na przykład serię, gdzie pieprzymy po prostu o czymkolwiek, gadamy sobie. I myślę, że do tego wrócę. Nie muszę to być ja z kimś, nawet ja sam będę mógł ze sobą gadać po prostu. Wiem, jak to brzmi, natomiast jak widzicie, całkiem spokojnie, jak wychodzi gadanie same, do samego siebie, gdyż już mam wprawę w tym nie oszukujmy się. Swoją trochę, dlaczego gadanie samego sam do siebie jest dziwne. Gadanie sam do siebie jest chyba całkiem spoko, nie? Jak jesteś sam w domu Ja na przykład mieszkam sam i lubię gadać sam do siebie Może to brzmi bardzo dziwnie, bardzo, bardzo smutne swoją drogą Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było aż takie bardzo złe Wiele osób gada sam do siebie Pomaga to, wiecie, w takim uspokojeniu się, czy zawsze Kurde, zjebałem teraz Dobra, wracając No i to generalnie czeka Kebab Games Będzie content, więc jeżeli lubicie takie gadu-gadu o czymkolwiek, to Będziecie mieli, będziecie, będziecie mieli do tego dostęp Jeżeli Wiem, że dużo osób właśnie sprząta na przykład i słucha moje materiały No to Tego się będziecie mogli spodziewać A jeżeli będzie wam dalej mało To tutaj wchodzi, tutaj na pomoc przychodzi kanał BK z życia Słuchajcie Była próba Odnowy animacji na BK z życia, natomiast to po prostu nie wychodziło Dogadałem się z kilkoma animatorami Ja im oczywiście pieniądze tam niedługo, bo już się zbliża ten, ten dzień o którym mówiłem, że im dam te pieniądze, natomiast samo to nie wychodzi, po prostu oni zbyt dużo pracowali za zbyt małe zyski, tak, eee, więc nie chcę ich męczyć, nie chcę ich wykorzystywać po prostu to już, już, już jest po ptokach, że tak to powiem Beka Życia straciła ten swój urok te animacje co powstały zostaną, natomiast to co teraz będzie tworzone, to są to, że będziemy powoli zmieniać tą Bekę Życia bardziej w Kanał, że robię tam co, co chcę. Nie będzie tam żadnego systemu. Może być tygodniowa przerwa, może być dwutygodniowa przerwa. a Albo nawet filmy mogą wychodzić co drugi dzień. Niezależnie od tego, co tam się będzie działo, to. Boże, Niezależnie od tego, kiedy będą filmy wychodzić, to będą to filmy bardziej spokojniejsze, bardziej, może powiedzieć, ogarnięte. Eee, zrobię coś, co w sumie zawsze chciałem zrobić, czyli. Kanał, gdzie sobie mówię sam do siebie przed kamerą Oczywiście takim czymś jest chociażby ten filmik albo grane i gadane Natomiast to jest kanał stricte gamingowy eee, A ja szukałem czegoś takiego dla siebie Gdzie mógłbym faktycznie opowiedzieć, e, mógłbym gadać o poglądach Mógłbym sobie porozmawiać o czymś bardziej poważnym O czymś co jest wiecie... Przegram to No bałem. Eee, nie spodziewałem się, że będzie prostejne Rzadko to się zdarza swoją drogą. Tak jak. Tak jak z życia jakiś czas temu jeszcze funkcjonował w taki sposób, żeby były po prostu vlogi i ja gadałem o czymś. Na przykład ta moja seria: 5 głupot z internetu, e, mimo iż nie miała jakichś zajebistych zasięgów, to była ta grupka osób, która uwielbiała, lubiła ten content, lubiła się pośmiać, lubiła posłuchać. Może nie tyle co samej prawdy, co po prostu mojego poglądu, bo ja nie mówię, że wszystko co mówię jest prawdą. E, Mówię po prostu swoje poglądy i zderzam to z waszą opinią. To jest, to jest spoko sprawa. Otwieram się na dialog na takim kanale. I myślę, że BK Życia stanie się bardziej takim poważniejszym. Oczywiście, kanał raczej nie zmieni nazwy. BK Życia, bo to jest trochę moje podejście do rozmów. Nie jestem full-poważnym człowiekiem w żaden stopniu. Lubię sobie żartować. Natomiast jest to tak, wiecie, taka rozmowa całkowicie na luzie. Przeplatana żartami oraz poważną dyskusją, poważną opinią by nie być zbyt sztywnym oraz być, by nie być zbyt poważnym tak po środku, tak jak bardzo lubię centrum, że tak to powiem i tym się stanie byka życia pewnie sporadycznie, wtedy kiedy będę miał czas, kiedy będę chciał filmy też nie będą zbytnio dopracowane, no bo nie będę miał czasu żeby e, nie robić żeby, nie, żeby robić tam nie wiadomo jakiego kontentu, gdyż mi się to po prostu nie będzie zwracać natomiast będę to robić czysto dla siebie i dla tej grupki osób, która będzie to oglądała tam będzie chyba z około 10 tysięcy osób, które będzie doglądało. Mi to wystarczy. Mi to wystarczy. Sam jak byłem... O, przepraszam, że wolno mikrofon. Sam jak byłem młodszy, uwielbiałem content, po prostu miałem pewne osoby, które lubiłem i lubiłem jak gadały. Niezależnie od tego, co gadały, jeżeli mówiły całkiem, całkiem konkretnie, nawet nie musiałem się z nimi zgadzać, to po prostu lubiłem słuchać takich osób i domyślam się, że niektórzy mogą mieć tak ze mną, że niezależnie od tego, co będę gadał, po prostu warto byłoby mnie posłuchać. E, nie mówię, że wszyscy, no ale niektóre pewnie są takie osoby. Więc dostarczy wam tego. O kurde w tą stronę. O kurwa. Jest, udało mi się. Zaraz wyciszę tym mikro. Boże ten telefon, przepraszam. E, w czasie kiedy będę bieg, będę wyciszał mikro telefon i. Do was rozmawiał. Więc mniej więcej tym się stanie beka z życia. Bardzo długo o tym mówiłem, natomiast trzeba to powiedzieć. Więc tak, Kebab Games. Codziennie jakiś luźny materiał bez montażu, po prostu zwykły gameplay, tak? I może od czasu do czasu jakieś grane i dane dłuższe. Pekaz życia, czasami sporadycznie jakiś materiał z moimi przemyśleniami. Możemy jakieś serie tam potworzyć, wymiana poglądów i tak dalej. I teraz dochodzimy do mojego głównego kanału, Kebab. Chcę się skupić na animacjach w skrócie. Robię ten film. Robię pierdolę w skrócie. Słuchajcie, ja, ja, ja mam takie w ogóle wrażenie, jakbym dopiero jakiś tydzień temu wrzucił film FNAF w skrócie, a tak naprawdę już minęły dwa miesiące, okej. Okay? Ja jeszcze mówiłem w ostatnim moim filmie, że e, rzucam film, bo pod koniec tygodnia chcę rzucić skrócie i żebyście nie myśleli, że umarłem znowu na kilka miesięcy, kurwa znowu dwa miesiące minęły. Ja pierdolę. Straszna jest ta moja prokrastynacja. Okropna jest ta moja prokrastynacja. Na znaczy się znalazłem lekarstwo na to. Działające lekarstwo swoją drogą, znaczy póki co działa. Od kilku dni działa. Eee, musiałem też ogarnąć kilka rzeczy, no bo wiecie, nie tylko człowiek YouTube'em żyje, ma też sprawy prywatne, przez co też się, powiedzmy, odkładałem na później i się musiałem za nie wziąć. I od kilku dni je faktycznie ogarnąłem. Eee, na przykład takie sprawy urzędowe eee, czysto. Więc znalazłem lekarstwo. Czy wam o, o tym lekarstwie powiem? Jeszcze nie. Poczekam. Poczekam aż to zadziała. Jak to będzie faktycznie funkcjonować Tak co najmniej z miesiąc, może z dwa miesiące I wtedy zrobię film, pewnie na BC życia, Gdzie opowiem o moim właśnie Sposobie na prokrastynację Sądzę, że to nie będzie działać dla wszystkich Natomiast na mnie to po prostu, póki co Działa i pochwalę się Tym sposobem Bo moim zdaniem jest to super sprawa A jest całkiem prosty I moim zdaniem bardzo defaultowy sposób Natomiast po prostu działa kurwa, no działa to Więc kebab niedługo wyjdzie Niedługo, czyli pewnie kwestia kilku dni, no, ale pasuje nad nim. Jest ciężko, no bo to jest w skrócie. Montowanie w skrócie zajmuje bardzo długo. To jest kwestia kilkudziesięciu godzin nad jednym odcinkiem. Chyba chciałbym dość tam do, do końca. E, ale, ale będzie, ale będzie, więc o to się nie martwcie. I tak będą tam głównie animacje. Odsunę się trochę od tych krótszych. Krótkie mogą się pojawiać też sporadycznie, sprzejebałem to kurwa. 31 osób na 30 przeszło swoją drogą, Spójrzcie prawie górny rok. Niesamowita sprawa. Eee, Odsunę się trochę od tych krótszych na rzecz tych dłuższych, bo moim zdaniem te dłuższe są po prostu dużo lepsze, oraz sama seria w się dużo bardziej polepszyła. Jakoś trochę ogarnąłem się ze wszystkim. Z... No, tak mi się wydaje. Ten humor jest nieco bardziej. Dalej jest na niskim poziomie, natomiast jest nieco bardziej zabawny. Potrafię się śmiać, przeglądając te filmy, bo wcześniej było tak, że w ogóle się nie śmiałem. Eee. Więc mi się wydaje, że to jest całkiem spoko. Jak mówię, stworzyłem sobie system, który pomaga ogarnąć się z prokrastynacją I jeżeli myślicie, że nie będę miał na to czasu, to nie, obliczyłem sobie wszystko i mam czas Nawet mam czas na spotkanie się z własną dziewczyną Co też było w pewnym sensie problemem, uwierzcie mi, potężnym problemem Więc na to, sobie, na to też sobie poradziłem Ale, żeby nie było już, że to są puste słowa, że tak naprawdę ja nic nie robię i tak dalej Słuchajcie, ostatnia rzecz Kpina Czyli kanał stworzony z kropką. Ja wiem, że teraz niektórzy świepią za głowę i mówią sobie: ja pierdolę, kolejny kanał. Ale tak, to są te cztery kanały, którymi muszę się zająć. Kebab gains, z życia, które będą po prostu dla mnie część prostym. tak? To jest robota na. Kebab gains, robota na pół godziny w ciągu dnia. Backup z życia to jest kwestia maksymalnie dwóch godzin. Tak, nagranie 30 minut trwa oraz montaż około godziny, półtorej godziny. Więc mówię, że to jest. To, to jest ma mała robota, a jako już że życia nie jest wymagana codziennie, no to mała robota w ciągu tygodnia. Kebab jest faktycznie tą robotą, ale mogę sobie to rozdzielić. To, to jest moja praca, tak? To jest moja praca. Nie chodzę do szkoły już, um, więc traktuję kebaba jako pracę, którą po prostu ubóstwiem, um, więc się nie męczę. I kpina. Słuchajcie, to, założyłem czwarty kanał, którym chcę się zająć um, i się zajmuję. Z kropką. nazywa się KPIN. Telefon dzwoni. Nazywa się Kpina i tam aktualnie wrzucane są filmy. Dwa razy tygodniowo. Na szczęście nie zajmuję się tylko ja, no bo jak mówiłem, robię to z kropką. Kropka, rzuca we wtorki odcinki, ja rzucam w piątki, czyli robię jeden tydzie... odcinek tygodniowo. Uh, powstało to w ogóle z takiej myśli. Kropka powiedziała mi, że chce stworzyć kanał, gdzie będzie mogła robić prosty content. Myślała o jakimś przeglądaniu reddita i tak dalej, bo chciałaś tym zająć, ale nie potrafiła to jakoś ogarnąć, nie miała pomysłu. I pomyślałem sobie, że ty też będziesz mieć taki prosty content. Uh, akurat też to był, to był moment, w którym wrzuciliśmy mniej więcej w tym samym czasie filmy. A ja, a ja wrzuciłem film Pierwszą Noc z Minecraft, która była całkiem. Prosta w montażu, zajęła mi faktycznie te 6 godzin Natomiast była prosta w montażu I kropka w tym samym czasie mniej więcej rzuciła Oglądanie z dziewczynami To nie wypada I jeżeli chodzi o sposób montażu To te dwa filmy były bardzo podobne I pomyślałem, że ej, a co gdybyśmy razem założyli kanał Mam taką propozycję dla ciebie Po prostu napisałem do niej, że możemy stworzyć razem kanał Właśnie z takim prostym kontentem Gdzie na przykład czegoś się śmiejemy A montaż byłby na tym prostym poziomie Tak żeby bardziej bawić humorem niż samym montażem mamy te swoje osobiste kanały ja mam, ja mam kebaba, ona ma kropkę, gdzie możemy faktycznie postarać się nad tą animacją, natomiast możemy rut rutynowo oraz czekajcie e, oraz co jakiś czas, e, konkretny czas oczywiście wrzucać prosty content, który będzie całkiem zabawny no i nam to wyszło, powstał kanał Kpina, wzięliśmy się za to e, ja oczywiście powiedziałem, że na ten pomysł ma już chyba co najmniej dwa miesiące albo trzy. Ja powiedziałem, że najpierw muszę skończyć szkołę. Skończyłem szkołę, więc powiedziałem, że możemy się tym zająć. Stworzyłem grafiki, stworzyłem mniej więcej kolorystykę, wymyśliliśmy pomysły na, na odcinki, wytłumaczyłem jak to mniej więcej powinno działać. Stworzyłem, stworzyliśmy razem system, kiedy mamy w filmy, oraz jak często. Było kilka problemów po, po drodze, natomiast okazało się, że te problemy problem były błachy i ogarnęliśmy. Ten kanał faktycznie teraz funkcjonuje. Ma dwa filmy na razie, ale słuchajcie, w piątek jest następny film, który będzie, nie martwcie się, będzie ten film, to będzie film ode mnie, a we wtorek, nawet już czeka na YouTubie, tylko czekam na publikację, we wtorek będzie kolejny film. Ten kanał faktycznie funkcjonuje i humor jest całkiem zabawny. Można powiedzieć, że dość nazwa w sumie, że to jest taka zamianka na dno dna. I tak, dno dna już nie będzie nigdy raczej istnieć, nie mam zamiaru Robić dno na z kimś innym, nawet bo jak wiecie, żywpikiem już jest historia zakończona. E, uzgodniliśmy to razem, nie ma żadnej kłótni, po prostu uznaliśmy razem, że to nie ma sensu, już daje prowadzić e, i nie ma sensu. I też byłoby niefajne z mojej strony, gdybym teraz zaczął robić dno, dno na z kimś innym, tak? No bo to by było chujowe z mojej strony, więc dno na to już jest historia. To jest seria, którą stworzyłem, jest to historia. Natomiast schemat ten, czyli Przeglądanie czegoś oraz taka powiedzmy animacja od czasu do czasu e, w filmie. Ten schemat jest całkiem spoko. I to przejdzie na kpinę. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego, jakiejś prostej rozrywki, e, całkiem zabawnej, jak mówiłem, no to polecam kanał kpina. Link w opisie. Taki różowy. Ostatnio całkiem, całkiem spoko popularność zyskał jak na pierwsze dni funkcjonowania Już 5000 subskrypcji jest prawie A to, to, to dobrze ona świadczy i się cieszymy w ogóle z tego I mam nadzieję, że to pójdzie dalej tak. Mam pewien cel z tym kanałem e, Z kropcią Nie patrzymy czysto na zyski, więc o to się nie martwcie Nie jesteśmy takimi ludźmi akurat Więc jeżeli coś nas będzie bawić to po prostu my to wrzucimy, tak? Będziemy starać się to cenzurować, żeby YouTube to akceptował. Natomiast to nie będzie taki stricte family friendly content, tylko faktycznie chcemy się śmiać ze wszystkich rzeczy, ja, z, z jakich możemy. Kurwa, i mnie. O, oh, ale się rozgadałem. 20 minut gadałem, słuchajcie, 20 minut gadałem o samym sobie oraz o swoich kurwa pierdoła, które pewnie tak nie wyjdą. Ja nie wiem, żartuję. Trzeba się za to wziąć, gdyż, ee, mówię, wiążę swoją przyszłość z takim funkcjonowaniem. Chciałbym, żeby to wszystko powychodziło, udało mi się przejść. Cztery kanały, którymi się muszę zająć. Obliczyłem sobie wszystko. Mam czas na to. Natomiast nie mam czasu na błobka. Eee... Czasem przypomniałem, że jeszcze był taki kanał, jeden, który nie wyszedł. Nazywał się w sumie to. Tu były podcasty. Tak, tu były podcasty, nazywały się w sumie to. Powstały chyba 2-3 filmy, i potem przestaliśmy, gdyż osobach, z którą współpracowałem przestała się do mnie odzywać. No, tam by ready chyba, nie? Tak. Więc no, tego typu kanały były. Przepraszam, że takie trochę zamieszanie zrobiłem z tym wszystkim. Może. To ta moja młodość jeszcze. No bo jak mówię mam 20 lat dopiero to jest stary jak kurwa nie wiem co, jedną nogą w grobie stoję. Natomiast przepraszam za takie zamieszanie przez, to moje, przez te moje nieogarnięcie. Zbyt wiele rzeczy chciałem robić i myślałem, że mogę to wszystko, niestety nie mogę. I muszę się skupić na tych określonych celach. Jeżeli będę chciał się rozwijać, to spoko, nikt mi nie grozi robić kolejne rzeczy. Natomiast nie mogę zaniedbywać starszych rzeczy kosztem tych nowszych, które nie mają w sumie żadnego zysku wobec mnie, bo skończę po prostu z jak to się mówiło, z dupą w nocniku, w coś w stylu, tak? No, muszę szukać takiego kompromisu, że między rozrywką a pracą, jeżeli nie chcę iść do normalnej pracy, to muszę robić content, który um, uwielbiam, no ale muszę go robić, tak? Czyli kebaba, a go nie robię, w tym problem. No, tyle, słuchajcie, zakończymy tą gierkę. Jeżeli macie jakieś pytania, to w ogóle pytajcie. Bo wtedy to, 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 by, to by byłby dobry pomysł na kolejny odcinek taki trochę grane i gadane. W sumie chyba nawet ten odcinek na zwykłe grane i gadane. Grane i gadane z samym sobą, to jest straszne. Uh, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, jak to widzicie, albo jak, jak coś ma funkcjonować, u, kurwa, to dajcie znać. A, y, a propos shot, shotów z życia, pewnie tu zapytają, co z z życia. E, to było tak, że ja oddałem ten kanał Dropsowi. No kurwa, no nie. O! Przyszedłem! Na falcie trochę Poddałem ten kanał Dropsowi Gdyż wtedy się zajmowaliśmy bekon życia Wsz Wszyscy się zajmowali bekon życia I tak stworzyliśmy ten kanał Bo dużo osób wysyłało nam takie krótsze historie I nie chcieliśmy to wrzucać na główny kanał I mówię, dobra, stworzymy dodatkowy kanał Taki bardziej mniejszy ja będę z tego zarabiał jakieś tam pieniążki, ale ktoś inny się będzie tym zajmował. Eee, no i końcowo powiedziałem, że nie, bo ja rezygnuję w ogóle, e, żeby zarabiać z tego kanału. Widzę, że Drops nad tym pracuje, więc nawet i będę mu podbierał, tak? Bo to powstało na popularności jakiś życia, więc powiedzmy, że było wypromowane przez moją osobę. Natomiast mówię, nie, nie będę ci zabierał z, tych z tego pieniędzy, skoro są tam jakieś grosze i e, też przy okazji ty pracujesz nad tym Drops. No, i kanał tam jakoś wystartował. Ja widzę, że Drops nad tym faktycznie działa na tym kanale. Odszedł już od historii, zaczął robić jakieś takie krótkie scenariusze do aktualnych tematów. Nie jakoś to mocno nie bawi, ale co mi, po co mamy to bawić, skoro to ma bawić Was? I widzę, że jeżeli to faktycznie zyskuje większe wyświetlenia niż wcześniej, no to, to chyba faktycznie działa, a nie jest jakoś bardzo tragiczne. Boże święty, wszystko mi atakuje. Szytru... No kurwa, jak, zazia... jak to działa? <grywa> Chyba zdążę. No, zdążę, 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 zdążę. Och, na szczęście udało mi się. Eee, więc beka życia nie jest już moja. Ja nawet się nie staram. Faktycznie, miałbym, gdybym chciał, to miałbym do tego dostęp, ale to by było bardzo niezręczne dla nas obu. Dla mnie i dla Drowsa, gdyż no, już nie, po prostu nie gadamy ze sobą. To, że się nie lubimy, po prostu nie gadamy. I życzę mu tam udanej, udanej pracy nad tym. Coś jeszcze, było chyba wszystko. Chyba wszystko. Aj! A jeżeli szukacie jakiegoś Kurwa jeszcze contentu ze mną, to mój Instagram, ok? się, tak przyjrzałem sobie w kiblu i pomyślałem, że. Ej, mój Instagram to jest w sumie content. Ja tam robię content. Myślałem, że to jest po prostu zwykły Instagram, gdzie wrzucam byle co, ale się okazuje, że robię tam content. Wrzucam zdjęcie z naprawdę idiotycznymi wpisami Które są Moim humorem, ok, To są ohydne rzeczy, ale jest to mój humor Więc jeżeli szukacie jakiegoś takiego humoru to widzicie na Instagrama tam, tam też czasami jest całkiem zabawnie ale jest, Mam ego, kurwa, mówić, że Na moim Instagramie jest całkiem zabawnie, bo ja tam funkcjonuję, nie? To jest też, kurwa, ego to potężne Nie, nie przeskoczę, no, chuj. Dobra, jest git. Eee, zjebałem trochę. Ajajaj, przyspieszyłem, przepraszam, musiałem się trochę skupić na tej grze No i wracam do tematu. ile mogę powtarzać to, że tak to będzie wyglądać mniej więcej? No tak to będzie mniej więcej wyglądać. Nie zajmuję się już tymi projektami. O to się już nie martwię. Nie zamierzam się łapać jakichś nowych projektów. Nie wyskoczę nagle z jakąś nową niespodzianką. Maksymalna niespodzianka, jaka może w, wyjść niedługo, no to po prostu, że jakaś, o, ja, jakiś gość będzie u mnie na kanale i tyle. To jest jedyna niespodzianka, która będzie e, obowiązywać po prostu ze mną. Natomiast nie spodziewajcie się, że wyskoczę teraz z jakimś nowym projektem, nie wiadomo za ile pieniędzy, albo nie wiadomo, jaki, jaki po prostu wymyślny kanał znowu stworzę, bo chcę się zająć tym, co mam. O kurwa. Dobra, ty na jakoś działa to mniej więcej. Jebaniec! A! Ty może mi się uda. Nie uda mi się. Już to kurwa widzę. Zdechnijcie! No, nie! Byłem siódmy! Kurwa! A, gości w ogóle tam był wysoko, miał całą plażę do siebie. Dobra, trudno. Dzięki za obejrzenie. 30 minut gadałem. To jest coś, to jest coś. Co drogą, kawa z mlekiem jest ohydna. E, kawa bez mleka jest ohydna. Nie wiem, jak można pić kawę bez mleka. mi teraz sobie kawę, bo nie mam mleka w domu i. E, jest ohydna w smaku. I to jest tak, że co ci się pić, pijesz. I jakbyś pił wody, jeszcze bardziej spragniony jesteś po tej kawie. Kawa z mlekiem na szczęście ci, ci, ci do, nie tyle co doi, ale ci nawadnia, już poczucie spragnienia znika. A pijąc kawę bez mleka masz takie ohydna rzecz. Do zobaczenia jutro. Widzimy się w końcu z robotą. I mam nadzieję, że to wszystko wypali. Wbija się na kanał Kpina. Polecam serdecznie. Cześć.